Wisełko, wygraj mecz królowo polskich rzek. I udało się. Wygrany mecz, wczoraj dwie porażki, a dzisiaj jeszcze się odbudowali. Co ci się przyśniło w nocy? No, ja wierzyłem w Kobiego i wierzyłem, że on nam pomoże i wesprze nas. Kobe Bryant to jest swój idol. No, szkoda, że go nie ma wśród nas, ale ci powiem, że cały czas z góry na nas patrzy i jest cały czas w gadżetach. Bardzo dużo ludzi kupuje jego koszulki i inne rzeczy. Zgodzisz się też? Masz coś w domu Kobiego Bryanta? Oczywiście, plakaty, koszulki. A czym się charakteryzował Kobe? Jakie byś chciał od niego cechy dla siebie wprowadzić? No, nie poddawanie się. Dobrze. A twoim idolem jest kto? Moim idolem jest Steph Curry. Steph Curry, no znakomity, z tą młodzieńczą twarzą, prawda, że on taki dziecinny wygląda, ale już niedługo kończy karierę. Podobał ci się na olimpiadzie, a pamiętasz jego gest, jak załatwili Francuzów, co pokazywał Curry? Jak rzucał te trójki, pokaż to. Poszedł spać. No, wyspałeś się też, dzisiaj wyższe rynnikowi pokazali, ale słuchajcie, mecz był fajny, zacięty, ale czy nie uważacie, że niski wynik, bo tam było jakoś 27, z czego to się wzięło? Zacięty mecz, bardzo zacięty mecz, bardzo wyrównany. Próbowaliśmy my rzucić i Rybnik rzucić i nikomu nie wychodziło, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Ciekawy jestem, na kogo teraz traficie, bo traficie na czwarte miejsce z grupy pierwszej. To mogą być młode dziki, bo przyjechali młodszym rocznikiem, ale mi się tutaj gra młodych dzików podoba. Albo Unia Tarnów, ale dla was... Z przegranym gramy. Z przegranym, ale wam by, dla was, ja, bo to jest turniej, wiadomo, z Tarnowym nieraz zagracie. Lepiej z dzikami grać, nie? A to taka marka jest fajna, znana, dziki, bardzo mocne w roczniku 2012, tylko pojechali starsi na Litwę. No i musieli to przyjechać. A wam się tutaj podoba ta hala, nie? Tak, bardzo się podoba. Ale słuchajcie, ja też dużo do Krakowa jeździłem, na hale Wisły, na hale inne i czekam tylko, bo wiecie, nie wiem, czy byście tam byli, na Agiechu jest wybudowana nowa, piękna, wielka hala na dwa boiska i jeszcze... Byłeś, widziałeś to? Nie, ale chciałem pojechać. A ty widziałeś ja to? Ja też nie widziałem, ale też chciałem pojechać. No to może kiedyś tam turniej jakiś zrobimy. Wisła kiedyś robiła dużo trudniej. Z tego miejsca pozdrawiam Piotra Piecucha, bo ja ze Wisłą już od 20 lat współpracuję. Fajny klub, fajni zawodnicy, ale ja, wiecie co, ja bym chciał, żeby ta Wisełka tylko koszykówce się trochę odrodziła i żebym zobaczył w finałach. Wam życzę, żebyście do kadry mimo Polski się dostali. Na koniec możecie kogoś pozdrowić, powiedzieć o swoich marzeniach, ulubionym zespole. Pozdrawiam całą moją rodzinę i mój ulubiony zespół to jest Golden State Warriors. Ja też pozdrawiam rodzinę, a moim jest Memphis Grizzlies. No i pewnie marzycie, żeby grać w NBA, prawda? A może się to spełni, jak Jeremy Sochanowi. Dziękuję za wywiad. Zbyszek Bytomski, zawodnicy Wisły Kraków. Jazda. Biała gwiazda. Jazda. Wszystkiego dobrego. Bawcie się fajnie.